Widzowie, jakieś gówno tu odblokowałem ogólnie, ulepszenia za eks. Partiatik! Live! Ja mam 900 wave, ale ogólnie sporo ulepszyłem za diamenty i tak dalej. A właśnie, tego nie mogłem zagrać, nie wiem czemu. Zbugowało się. Wioski, poprzyjmujmy wioski na st- A, muszę przestawić kamerę. Jest mniejszy. A, i dwa bossy mam. Itemy różne. Patrzcie, mam taki klucz. SS z buildem? Chłopie, pieprzyć tego builda, patrz jak ja gram. Ja wytłumaczę wszystko po 4 dniach przerwy od Grow Castle na streamie. Mam te szmaty 3. One przyzywają. No i tyle. Te wiedźmy. Tego maga mam. Właśnie, nie wiem czy brać drugiego maga za trąbiarza któregoś. Nie wiem, nie wiem iluj. Mam tego nekromantę. Taki jest Zeus. Łucznik. Ten co pluje. Ten nie stoi, ten nie ma nic. I mam drugiego bossa widzowy, też poison. Fajnie. I tego, i mam te towery. I towery tu mam poulepszone, także git. Te towery to są w ogóle broken, bo one za jeden diament się ulepsza level. A te diamenty w tej grze tak się farmi po pierwsze niedobrze. Fajnie, podoba mi się to. To gra nie jest pay to win, widzowie, nie jest pay to win, normalnie można grać. Dobra, wave'y poróbmy, mam 900 wave'a, mam do przodu bardzo. Poczekajcie, zanim zrobię wave'y, poprzejmujmy wioski. Bo nie przejmowałem wiosek w ogóle na off-streamie w tej grze. A jestem ciekawy progresu. Spróbujmy 6800 wioskę. Na start, test. Nie zrobię jednak. Myślałem, że progres... Co to jest? Ty! Co ty pieprzysz? No to progres jest. 6800 wioskę tako. Chłopie. Co tu się odpieprza? Gdzie jest wioska 200 siły? Jak? A, nie, to nie wioska, to jest ten. Hero. Zrób... Weź, zobacz Defendera na czerwono, wymaksuj. Defender, jakiego Defendera? Chodzi ci o w towerze, tą tarczę? Po co mi to? Ta tarcza lepsza niż te moje ulepszenia? Ja mam elektryczność, poison i obrotnicę. Chłopie, właśnie! Widzowie w komentarzach nawet zwrócili uwagę, że w tej grze... ja i tak nie będę... To tryhardował. To w sumie po co ja mam robić jakieś OP buildy z dupy? Skoro... Ja i tak gładko se radzę. Czekaj. A oddaję to. I tak to oddaję. Wiesz co, o co chodzi? Zobacz jak masz walkę. Co to? Zombie Catcher. O, fajnie. Kurde, grafika mi się tak... Chociaż... Ciekawe, ciekawe. Ogarniemy to. Ale to jest multiplayer czy single? Jak to działa? Ty zobacz jakie oro. Jak ze smokami? Nie próbowałem dalej. Ja na off-streamie nie próbowałem jakichś rzeczy, których nie zrobiłem na streamie. Jedyne co to grałem refale ciągle tą samą. Tam wbiłem trochę wave'ów, ale nie mam nawet 1000 tego, więc spokojnie. Wave'ów ledwo co wbiłem, może 200. I potem uznałem, że dalej nie klikam, bo na streamie będę robił wave'y. Na off-streamie jedynie progres typu ulepszaje za diamenty i tak dalej. Bo jak się robi refale, to zawsze jest diament i te diamenty tak dropią. Po 3 diamenty masz około na falę, która trwa tam, wiesz, 15 sekund czy coś takiego, porypane. Co robi u mnie największy DMG? Boss któryś, albo tower ten Zeusowy. Zaraz ci powiem. W tych gierkach tak, zobacz.
nie tarcza, tylko bohater Defender, zamiast tego z trąbką, bo mniejsza dostawany obrażenia o 8%, a zadawany zwiększa o 15%? Co ty gadasz? Jaki Defender? Architekt? Nie. Ale gdzie zwiększa? No, czekaj, ja go założyłem gdzieś. Za kogo ja go w dupę założyłem? Ja już nie wiem, co się dzieje w grze, a za tego. Pokaż tego Defendera. Ty 10%. Ty dobre. Ty, ale to jest jedno z tych dwóch wtedy, nie? 12,5% więcej bije. Fajny ten, rzeczywiście widzu, rzeczywiście dobra postać. 12,5% zwiększa. Tylko pytanie. Za kogo go wziąć? Chyba za tego, bo on jest golda, ale to jest dużo tego golda, no. Bo ten z expem. Kurde, nie wiem. Wymaksować, no. Kurde, fajna jednostka, ale nie wiem, za kogo go jeszcze dać. Może później go tam, jak będą większe problemy. Czaj, pozajmujmy trochę tych. Czy na 200 kasy zrobisz sobie operację, by mieć kwadratową szczękę, to będziesz 100% gigaczadem? Bo bez szczeny to ty jesteś tak na 69? Genos, co ty pieprzysz? Ty, ale jest w ogóle taka operacja. Tam widziałem, że chyba Dubiel to robił, tak? Czy ktoś? To jest porypane. Ale jest coś takiego, że możesz mieć kwadratową szczękę, tak, z bomby. Dość porypane to jest dla mnie, no ale jest coś takiego. To przejmujmy te. I wave'ów trochę porobimy. 52% esy? No, mogło być lepiej, Black Blue. Mogło być tak z 90. Czekaj, idźmy tu. I właśnie Black Blue testowałeś tego Valoranta, czy nie? Pyk. Weźmy tu. Kurde, ja w tego Valoranta mało gram bardzo. Przydałoby się więcej. Jeszcze nie? Zagraj se, zagraj. Ale nie wiem, czy ci się spodoba, zależy, czy lubisz takie gry. Ty jesteś jak CS. Skąd masz tyle tych bolców strzelających piorunami? Bo mam tylko dwa. Jakich bolców? A, to kopiuje ten. Wieża, ten Tower Mirror. On ci kopiuje. Widzisz? Ten kopiuje tego w tym miejscu i masz wtedy trzech. Strzelanki lubisz, ale wiesz, to nie jest strzelanka typu Crysis, tylko jednak... No zależy, czy się CS podoba. Mi się na przykład CS średnio podobał, ale... A ta gra mi w sumie siada, ale system strzelania jest dość podobny. Ale gierka taka, wiesz, na psychę wchodzi. Gierka, ty w ogóle zamiast to ty odpal se ten serial, tę nową grę o tron, a nie. Miałeś to oglądać, chłopie. A dzisiaj finał był. Oddaję, tak, no, nie będę spoilerował, nic nie mówię, ale... Dla mnie kozacki serial. No, ten wrót smoka. Dobra, poprzejmujmy dalej te obozy. No, oddaję. Weź też daj pierwszych trzech uczników z bohaterów na trio. Ulepsz. A no, mam dwóch. A chodzi ci, że jeszcze... Ale nie mam za kogo, bo ja nie mam za kogo dać go. Bym musiał za trąbiarza też. Ja polecam Obserwator, trochę ryjebanie, zwłaszcza, że na faktach nie znam. Ja ogólnie mało seriali znam bardzo, także wiecie. Ja tak seriali zbytnio nie oglądam. Ale jednak ta gra o tron skusiła.
Zielony łucznik pod prawo. Czekaj. No to jest ten, co ja też grałem, tak? Czemu ty pod prawo go grasz? Trzy arrowy, no ale tu też ma trzy. Tylko tu jest lightning, a tu jest fizyczny. O, u mnie on robi... Gdzie on jest? A... Dobra, nie ma co na to patrzeć. Czemu? Bo to wioski. Wioski nie pokazują. Wioski nie pokazują. Zrobimy zaraz coś trudniejszego, to się zobaczy. Co ty gadasz? Kusikiem to mocny. Ale no mi bardziej elektryczność siada, bo ma zwiększony DMG wtedy dużo. Ale nie wiem, no muszę przemyśleć. Może go też tak zagram? Jak u ciebie tak oddaję? Smok to symbol szatana, smażcie się w piekle. Dobra, ja biję smoka dla itemów, o czym ty pieprzysz? Co to jest? A, nie ulepszyłem. Dobra, czekajcie, przejmujmy te wioseczki. Chłopie, ile tego gówna jeszcze jest? Teraz to jest tak proste, po tych kilku dniach bez takiego progresu, jedyne co to ulepszałem rzeczy, które już mam. Tak oddajesz do lui. I ta gra jest zarobista, jeżeli chodzi o tak, tego typu gry, bo tu jest dużo do robienia. Aż mnie to dziwi. Moc ta gierka. Ale nekromanta jest OP przecież! W sensie dość OP. Na wave'ach będzie mocny, on bardzo im pomagał. Nie wiem, czy mi się opłaca. Czekaj, weźmy ten. Ulepszmy, 13. Ty, a te wioski też przejmiemy? Ty, luj, test! 10k wioska! My to przejmiemy! Przejmiemy 10k wioskę! Co jest w dupę? Chłopie! My dzisiaj 10k wave'a robimy. Czekaj. Porać coś, bo mi się żygać chce po kepsie, a był taki dobry, ale za dużego zjadłem. Co mam robić? Chłopie, połóż się. Rumianek wypij. Co ty, zdrowy? Połóż się, będzie dobrze. Poleż się, nie wykonuj gwałtownych ruchów. Będzie git. Co tu dużo radzić? Musisz więcej jeść kebabów, żeby żołądek rozszerzyć i wtedy nie będziesz miał problemu. Wtedy nie będziesz miał problemu, że żołądek za mały. O, więcej kebabików i luj. Tej 400k na 10 minut, to siano. O chłopie. Właśnie muszę te mody pobrać graficzne. Nie, czy zainstalować do tego Crysisa DLC. Te same w pierwsze, zobaczymy czy zadziałają. Rekord na piekle? Kurde, mało tam było, ja tego też nie grałem na streamie. A teraz nie da się piekła zrobić. W sensie da się tylko te dedy. Albo się tam kila. Grałeś w to? No, gierkę oddaję. Co w gwiazdkach ulepszyłem? Właśnie, w gwiazdkach nic prawie, bo gwiazdki się za wave'y ulepsza. Ale idę pod elektryczność. Czekaj, zaraz wave'y porobimy. Przejmę jeszcze kilka tych. Przejmę jeszcze kilka wiosek i wave'y porobimy. Na tam autoplaya i luj. Trio boostuje ci archerów, które są twoim głównym DPS-em. No nie wiem.
bo oddawał bardzo ten nekromanta, tak szczerze. W sensie, no on i tak jest łatwy do ulepszenia, no to wiesz. A który miałeś wave, Venox? W sumie w tej grze to wiesz. A no, zostawisz gierkę, stajesz i już można progres robić. Na telefonie nie wiem jak to wygląda, ja tylko na kompie gram. Założone itemy różne mam pozakładane. Dużo tych. A, na siebie tutaj. A nie, to jakieś gówno. W sumie mógłbym się jeszcze wzmocnić. Patrz, bo ja robię 10k zamki. Tam wioski. Z gówno itemami. Na sobie. Porypane to jest. Zoba. Pyk. Zara wave'y porobimy. Ja zaraz mówię na wszystko, a potem mija godzina i zaczynamy to robić. Likę. Te Crysis to gówno? Jolk, posłuchaj. Ty na każdą grę, którą gram, piszesz gówno, a non stop tu siedzisz. To jest ciekawe, w sensie nic za ciebie nie mam oczywiście, ale spoko. Ja nie pamiętam, kiedy ty napisałeś, że w normalną grę gramy. Nawet na Minecraftie piszesz to gówno. O co chodzi? O co chodzi? Oczywiście, że możesz tak pisać. Koneser gówna. Ty, może tak być. Koneser gówna i loj. A może Esker, może, no ale chyba ma swoje granice. Czy nie? Sparta gra. A o co ci chodzi? A o tę grę. No. Nie no, giereczka dla mnie spoko jest. Ale też nie wiem ile jeszcze w nią będziemy grali, bo też parę dni teraz na offstreamie coś tam robiłem, że w miejscu stałem. To będzie progres. Chyba tą grę tak co kilka dni warto robić. Tylko wtedy bym musiał na offstreamie klikać, a to jest luj. Też mi się tak nie chce. Wolę ją zostawić na noc i luj. Ile gram w tą grę? Od, nie wiem, tygodnia? Czy nie, trochę dłużej może? Czy możesz siedzieć i olk? Oczywiście, że tak, nie ma problemu. Ja chętnie przyjmę każdego widza. Witam, witam każdego. Rozpieprzamy ten budynek i loj. Dawaj. Poison, Gravity, Lightning. W sumie oddaję. Zobaczcie, jak jest oro. 10k wioski robimy giga S. Luj, robmy test. Zróbmy test. 15200. Test. Chyba nie zrobimy tego. O Jezus Maria. Nie. 15k za dużo. Chyba, żeby do... Dobra, jeszcze raz. Da się to zrobić. O chłopie, już dead. Nie, nie da się tego zrobić. Kurde! Es 15200 zrobiliśmy. Chłopie, my ostatnio nie mogliśmy 6k zrobić chyba. No chciałbym zrobić w piątek albo sobotę The Last of Us. Ale nie wiem. Mam nadzieję, że się uda, ale co jak Better Minecraft wciągnie, że do Gowa będziemy grali. Nie no, wątpię, że on jest na tyle. Już pewnie na kilka streamów ledwo. Dobra, przejmijmy jeszcze kilka wiosek i wystarczy. Zobacz, G potem.
Na razie nie chce mi się zmieniać wszystkich rzeczy, co mam. Bo zobacz, że oddaję. Sienki śmieszek. Siemano. Siemano. Ty, ale ten Adventure Capitalist trzeba zrobić niedługo. To też odda. Bo ten komunizm, to ja nie wiem, tak szczerze, czy będziemy ty... Bo to już zaczyna się długo robić. Nie wiem. Tak szczerze, czy warto jeszcze w to grać. Już chyba wycisnęliśmy z tego sok. Bo tak, patrzcie, w tej grze gramy już tydzień, a nadal jest szybki progres ze streama na stream. A w tamtej grze graliśmy 3 godzinki i już chyba sok wyciśnięty. Już chyba źródełko wyschło. Na gotiku, jol, dzisiaj najlepiej się działo? Co jest w dupa? A w sumie taty wtedy dużo siedziałeś, pamiętam. I się udzielałeś. Na Archolos. Dobra, mamy to. Cat goes fishing na jakiś... Patch wyszedł, to też wszędzie zrobić kiedyś. Dobra, zostawmy te wiocki na razie, żeby cały czas się z tym nie pieprzyć. Chodźmy wave'y porobić. Wave'y, no, czekaj. Dam autoplaya chyba i luj. Przecież zobaczmy, jak wygląda 5 wave'ów. Czy będzie trzeba skilla w ogóle klikać? Jest 900 wave. Teraz zobacz, jak jest oro. Chłopie, nawet skilli nie trzeba używać. Ale długo trwa ten moment. A masz rację, Alfito, masz rację, ale zwróciłeś uwagę, mądrze. Ty, Clash Royale, ponoć jakiś gigantyczny patch wyszedł, też bym pograł. Kurde, dużo jest gierek, w które bym se pograł. Trzeba robić streamy codziennie po 10 godzin i luj. Za dużo tych gier jest. Za dużo tych gier do pogrania, które chcę. Dobra, daj autoplaya i luj. I w tym czasie ten podcast, zapraszam widzowie. Cat goes fishing, no speedrun też miał być. Speedrun cat goes fishing też, masz rację, żeby być. Właśnie widziałem, że Misiek dodał kategorię. O właśnie, może wam pokażę, o. Bo to widz dodał kategorię do gierki, którą speedrunowaliśmy. Jak to się nazywa? Turm, oj. Patrzcie, piękny widok. Dwie osoby. Speedrun zrobiło tej gry, ja i widz. Piękna sprawa. Pierwsze miejsce na świecie, widz drugie i luj. Mamy to. Ale na pewno to się da poprawić. Ile jarby ćpiesz dziennie, narkomanie? Jak nie ćpiesz? To zdrowe jest. Ale ile? Nie wiem. Ile jest? Cały taki kubek dziennie. To ile tu wchodzi? To nie wiem. Ileś wchodzi. CR będzie giga aktualizacja pod koniec? No wiem właśnie, Jol. Dlatego myślę, czy nie wrócić do Clash Royale, ale... Na razie i tak zaraz God of War wychodzi, to będziemy grali codziennie. Więcej masz serek chyba niż... A nie, no nie, poczekaj, masz rację. Tak, 30 gram, no, no, no. Masz rację. Nie, no 30 może wejść, bo to jest duży kubek. To jest pół litrowy kubek prawie. To może 30 wchodzić gram. Kup sobie worthless coin i zostawiaj sobie tak na noc, bo wbijesz wave. A czym większy wave, tym więcej złota. No wiem, właśnie myślałem o tym. To ma sens, co ty mówisz. Zobacz to pod koniec, co później wyślij, jak będzie końcówka tego, jak skończymy w to grać.
Wejdzie, ale syf pęcznieje i przepuli, traci 30 gram suszu zupełnie. No ja mam całe naczynko zapełnione, zobacz, dotąd jest. Do prawie sufitu. Prawie sufit. Ty, ale w co mieliśmy gra? A, w Sword & Sandals patch wyszedł. A raczej masa patchy, bo chyba rok temu graliśmy w tą grę. Poczekaj, ja sprawdzę. Niech wave leci, a ja sprawdzę. Kiedy już to graliśmy? Rok temu, czy? Nie, pół roku ledwo. Pół roku minęło od premiery. Ale już się da grać z tego co wiem, więc trzeba też będzie zrobić ranik. Bo wtedy graliśmy, to nie było zakończenia. Ja miłuję Olku. Od Labita. Zawsze miłuję, oczywiście, że tak. Po tower defense shoty zobaczę, oczywiście senpai, oczywiście, że zobaczę. Kazał być dla widza EQ, jakie masz założone itemy. Czekaj, zaraz pokażę po tym wave'ie. 950 wave, spróbujmy dobić 1000 dziś. Znaczy 1000, co pierwsze? 1500 dzisiaj, na test, czy da radę. Speedrun. Tylko 500 wave'ów, chłopie, mamy taki progres. My robimy gdzieś 15 tysięcy wioski. Na pewno się uda 1500 wave'ów. A zobaczcie tego Instagrama, mam widzę. Czekaj, 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 przerwijmy to. Itemy mam założone takie. Drugi bohater DMG, ruch na wave'y, DMG, DMG. I nie wiem, ja myślę, czy tego by nie dać ogólnie, to jest ciekawe. Ale no jednak te minusy są mocne, ale... Szansa na kryta 50% i zamiast by to dać zamiast tego, a nie, bo to szansa na kryta daje bohaterowi, to też, aha. O kurde, co jest? Ty, jak mnie yerba chce zabić. Rzeczywiście, Momek miał rację, narkotyk. Te minusy się potem w plusy zamieniają? Na ulepszeniu? Jak się to ulepszy? Co jest nie tak z moim levelem? Wbiłem max level i teraz się expa wbija na upgrade'y. Tylko nie wiem jakie lecieć upgrade'y. Leciałem jak na razie to, to i to. I nie wiem czy dobrze lecę, ja to pieprzę, losowo leciałem. Tam masz więcej golda za killa, więcej HP i tak dalej. Jezara, czekaj, dam auto. Gdzie jest? Dobra, patrzę. O, Łukaszu wysłał mi pieska. A gdzie na streamie jesteś? Nie, może on teraz jest, który pisze. Widz zamiast wysłać tego, mi do Grow Castle Build to wysłał mi jak śmigło robi. Chłopie, zachęciłeś mnie, piszę ci. Co to jest? Ty, ale za małe te screeny, dupa, nic nie widzę. Ja nic nie widzę. Czemu to jest takie małe? Ja nie wiem, co ty masz za itemy. To jest za małe. Ty, ale w sumie, jakby na noc dać... Jakby na noc dać, żeby automatycznie wave'y mi robić. Ale nie, bo ja chcę na streamie robić te wave'y, a nie na off-streamie. Na off-streamie to ja mogę, wiesz, klikać, żeby diamenty farmić. Pixel Dungeon, to potem. Jak będziemy gierki ogarnąć na telefon, to mi napisz o tym. Crazy Dino Park. O, znam grę podobną. Co pixel do tego Crazy Dino. Fajne, fajne. Lubię tego typu też gierki. Zostaw streama odpalonego i rób wave'y. Bez różnicy, no niby masz rację.
Hard RL Craft. Ja będę grał Better Minecraft jutro. A RL Craft grałem kiedyś, to nawet nie raz. Będzie powrót w końcu. Darksiders Race, dobra. Darksiders to jest to jak God of War, ta gierka. To znam, znam, na niebie jest za piątkę. Będę w to też grał. Ale na razie wychodzi zaraz God of War i nie chcę się za takie gry brać. Także wiesz. Ty, ale zobacz jakie oro jest. Chłopie, już jesteśmy 1 300 000 na świecie. A byliśmy na samym początku chyba 5 milionów, czy tam 50, nie wiem nawet. Takie komiksowe bardziej, no wiem, wiem. Też mi się nawet podoba to Darksiders i zrobię tą grę. Prędzej czy później. Top ten? Top ten, czekaj. Nie ma Harego dzisiaj, ale który on miał wave'a? Top ten ludzie mają. Tam po milionowe wave'y mają, bo tam 30 milionów czy coś takiego. To jest niemożliwe już, żeby ich dogonić, bo oni cały czas grają. Non stop grają. Na tym autoplayu. Zostaw siebie na kamerce, zbinduj w dupę oraz luj i z pierwszej momek i stream na całą noc. Z pierwszej momek. To był bind, czy ja to powiedziałem? W rankingu Draw Castle ciebie zobaczyć? A no to pisałeś, który masz wave. Ja ci ufam, widzu. Ja ufam dla widza, iluj. Jak widzowie w klanie radzą? Patrzyłem kuszniku ostatnio, ale mogę zaraz zerknąć też. Czekaj, bo zaraz 1000 wave. Ej, nawet na tym rogu te wave'y to mogły być trochę szybciej. To jednak długo te wave'y już teraz lecą. A może zobaczyć, jakie ty masz itemy? Jak zobaczycie w rankingu? Ale ja build gram takie jak mam tu, co najwyżej nekromantę może zmienię, bo tak. Chociaż on jest całkiem dobry, nie wiem czy warto. On się przydaje jak cała ta ekran jest w mobkach, klikasz go i minus 50%, nie, 150% jest więcej obrażeń moby chyba wtedy. Nara Maxiu, trzymaj się, jutro mam nadzieję się widzimy po 16 na Better Minecraft. Ten Better Minecraft, ja pierdzielę, jak to odda. No jutro jest plan taki, widzowie, koło 16 odpalam. Do 22 Better Minecraft i potem wiesz co. Grow Castle, godzinka, półtorej, wiesz o co chodzi. To jest plan. Dobra, no Adamczyk, trzymaj się. Ty zobacz, jakieś działko mnie napieprza, rosło, coś się odpieprza w tym. Spoko, Mac, tam się. Te top ten, te typy top ten pewnie kupili oddzielny telefon, ustawili automaty, sprawdzają co miesiąc, jakim idzie, no pewnie tak, albo, wiesz co, na kompie mogli to zrobić. Ta gra w tle, jak jest odpalona, to prawie nic nie żre. Klikasz auto battle i luj. Dobranoc, Adus. Na tej grze powinniśmy podcast robić, widzowie, piszcie. Mega ważne tematy do podcastu. Ale nie czy srałeś. Mądre rzeczy. Jak działają ci trzej ucznicy bonus, to widzę, z widzem musisz gadać. Weekend, no myślę The Last of Us, ale nie wiem, zależy jak Minecraft siądzie, bo możliwe, że siądzie tak mocno, że luj. Mam marzenie zostać milionerem. Masz jakieś rady? Tak, ale to jest... to musisz... tak, wejść na wysoki cliff albo budynek, skoczyć na główkę i liczysz, że się zrespisz w rodzinie milionerów. Że new game się odpali w rodzinie milionerów, wiesz? Dobry pomysł? Reinkarnacja.
Kiedy FNAF? Nie wiem, nie wiem. Ile razy dziennie myślisz negatywnie o RB? O, jaki temat poważny w ogóle. Nie myślę nic o Twitchu. Poza oczywiście swoim kanałem. Nie myślę, kto co innego robi na Twitchu i tak dalej. Co najwyżej Meduskę oglądałem, jak była przerwa 3 tygodnie. Ale oglądałem go, ale nie wiem, tak się zastanawiałem. O, ciekawe co teraz robi na streamie. Wypieprzone mam. Czekaj, co ja chciałem powiedzieć jeszcze o tym random brusie? A, że w ogóle i ogólnie te szoty, które wy robicie, że pluje na niego i tak dalej, no to wy robicie, ja mam wypieprzone na innych. I dla mnie random brus jest neutralny, wiesz o co chodzi? Niech se będzie, dla mnie nawet, nie, może nawet neutralny, ale lepiej, żeby było więcej streamerów niż żeby nie było. Bo zobacz ile memów zrobionych dzięki niemu jest. To już jest zaleta z tym pluciem i tak dalej. Dawaj The Last of Us na weekend. The Last of Us na weekend, bo Mario depresji dostanie. A jutro Mario będzie na Minecrafcie na pewno, więc wiesz. Co myślisz o swoim kanale? Jak jest nieplanowany poślizg? Cały... Myślę tak. Dobra, chyba jutro się odpalę. Dobra, chyba jutro się odpalę. Dobra, chyba jutro się odpalę. No i co? No i przez to się odpalam po 3 tygodniach po takim poślizgu niestety. Ty, zaczynają mi coś robić? 1001 wave! Max Jaksów? Właśnie myślę co ulepszyć. To trujące działko. Nie, ale to, znaczy, no bo jak robię przerwę, ja lubię przerwy robić tak. Ja mam dwa tryby, że albo robię codziennie streamy, bez żadnych przerw, albo robię przerwę tak na tydzień, w górę. I nie lubię robić na przykład tak, że robię streamy i potem przerwa na przykład na 1-2 dni. Wolę, wiesz. No i piękny level. 980 level poison i luj. Co ja ci chciałem powiedzieć? A, że wolę albo robić daily streamy, albo dłuższą przerwę i tyle. Jakoś mi to lepiej pasuje. Albo chociaż taką jedyna przerwa może być taka, albo długa, albo na jeden dzień, ale to wtedy jak z chaty wychodzę gdzieś. Wiesz o co chodzi. To tylko dlatego wtedy jest przerwa, bo z chaty wychodzę. Na przykład teraz była przerwa 2 dni, bo mnie nie było. Dlatego nie było dłuższego poślizgu. Bo nie miałem jak siedzieć na chacie i się zatopić w bagnie na przerwę dłuższą. Wiesz o co chodzi? Nie wiem, Maxerek, o co chodzi ogólnie w tym pytaniu. Ile dla ciebie znaczy długa przerwa? No tak jak mówię, no tak tydzień. Tydzień chociaż, to już jest taka, że no można wracać. A wychodzi 3 tygodnie. Grany będzie Ragnarok? Tak, na premierę. Na premierę. Na premierkę będzie. Ale na tego Gowa to się doczekać się mogę też. Ile jeszcze w ten zamek dzisiaj? Kurde, no na razie jest autoplay, to mogę sobie czytać czat jeszcze i chillować giga esse. Ale jak się skończy autoplay... Nie, poczekaj, która jest w ogóle? Ja pierdzielu, już jest 12 w nocy zaraz. Co sądzisz o kobietach lekkich obyczajów? Tak zwane fagaty. Fagata jest lekkich obyczajów? Chyba bez zasad, to co innego. Ale nie, co sądzę o paniach lekkich obyczajów? Nie jest, niech se żyją i pracują, niech ciężko zarabiają pieniądze. Byleby nie na Twitchu w basenie, niech te wypieprzają. Niech one se idą. To przesada.
Wiem, Taos, wiem. Ale wiesz, tam pieprzyć to. Amurant ma zostać. Dobra, Jolku, pewnie ty ją zmuszałeś do tych streamów i teraz tak piszesz, żeby ci dalej siano zarabiała. No. Czego plus 5 wave'ów z itemku? Taki róg jest za chyba 80 diamentów. Zobacz sobie sklep. I taki róg w trzeciej zakładce. Co sądzisz o kulturystyce na masie? O kulturystyce na masie Oliwce Brazil? Ciekawe pytanie. Fajną ma figurę, wiadomo. Wygląda jak taki dzbanek, co się obraca i ludzie go tak formułują, tylko zanim zaczną go formować, taki ceramiczny, czy z czego oni to robią. Wiesz, o co chodzi? Taki dzbanek, tylko zanim zaczną go formować rękoma. Czyli taka masa po prostu. Jak glina, no. No to tak, taka figura. Diamenty max 60, ale masz bohatera, co daje plus 19 i item, co daje plus 20 chyba. I wtedy możesz mieć 99. I możesz kupić, parę rzeczy jest takich, co trzeba kupić właśnie za to. Jak przecież... Dzięki, Ork, za to pytanie. Ej, w ogóle, ty, to było nawet niedawno, nie? Że w domach pozamykali wszystkich. Ciekawe, czy ludzie jeszcze o tym pamiętają. Bo ludzie tak szybko wszystko zapominają. 2 lata temu? No w 2K20 się zaczęło, ale dość długo to trwało. A teraz jest zima. Ludzie... Dużo głosów było, że będzie właśnie nawrót tego, tej całej pandemii i zamykania wszystkich w domach. Znaczy jesień, no jesień. Zaraz będzie zima, o tym chodzi o. I zobaczymy jak to będzie. Czy znowu będą chcieć zamykać ludzi, czy nie? Plandemia? No, planowane jest normalnie. Więc jakieś historie z wycieczek. Ja w podstawce byłem w fabryce słodyczy i każdy to, co zrobił, mógł wziąć. Miałem to w torbie, położyłem na stole w maku. Menel mi to ukradł. Nie wiem, jakoś nie mam aż takich tych. W sensie, no to kiedyś opowiadałem o jakichś koloniach. Ale to jak byłem mały, to na takie rzeczy jeździłem. Tam od gimnazjum to już w sumie nie za bardzo. A od powiedzmy od końca gimnazjum to już coraz mniej. Nie będzie moja klientka była głównym kierownikiem sanepidu w moim mieście. Mówi, że jest 5 max przypadków na województwo dziennie. Nie wiem, wiesz, nie ogarniam, ale oby nie zamykali, pieprzyć to. To by było, wiesz, tak jak jest teraz. Czyli... Ale w niektórych krajach jest tak, że te restrykcje nadal są mocne. To w Polsce w sumie tak jest, że tych restrykcji prawie że nie ma. Chyba w ogóle już nie ma. Ale nie jestem pewny. Możliwe, że w niektórych miejscach... Nie, czekaj, chyba u lekarzy nadal jeszcze maseczkę tam noszą. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. U ciebie pierwszy dek nie był. Chłop podpalił fotel w autokarze. Porypany jakiś. Trochę tuchel. W Niemczech się nosi te maseczki jeszcze? A no były jakieś newsy, że szkoły będą zamykać, bo nie stać na ogrzewanie. Ale też właśnie nie wiem, czy to fake, czy nie. Jakoś tak... Sama nie dotyczy mnie to w ogóle, żebym się tym interesował bardziej. Ale możliwe, że to fake, nie wiem. Kiedyś byliśmy w pizzerii i każdy robił swoją własną pizzę. Wszyscy inni tam brali po kilka składników, na przykład salami, oliwki, a ja wpiłem wszystko, co mogłem. Była 3 cm grubość samej latki. Co ty gadasz? Ale to jak to? Kto za to zapłacił? Ma pan dowód? Ma pan dowód? Podobno szkoła ma być płatna? Gdzie? Chłopie! Czy... Co ty pieprzysz? Jak szkoła płatna? W tym kraju, jak ci dali 500+, to tego jeszcze nie da odebrać, bo ci ludzie oszaleją. To wyobraź sobie, jakby nagle wprowadzili płatne szkoły. Ty oszalałeś?
Nie jest taka możliwa, nie jest taka zmiana możliwa w Polsce, żeby coś takiego zmienili. W tym kraju jak już coś zacznie być darmowe albo dadzą ci pieniądze, to się już nie da zmienić. Nawet jak to nie działa. Rozumiesz? Poza tym są prywatne szkoły teraz i co? Dla chętnych teraz nic. Siema Harry, witam, witam. Siemano. To nie fake, ja już magisterkę mam zdalną, bo mówią wprost, że ich nie stać i lepiej się opłaca zdalno robić. Ej, to masz spokój chociaż. Szkoła bezpłatna według konstytucji? No, ale publiczne szkoły do któregoś tam momentu, przecież nawet w USA są publiczne szkoły, za które się nie płaci, ale po prostu prywatne są dużo lepsze. I u nas też są prywatne przecież szkoły, tylko ja nie wiem, czym one się różnią ogólnie od publicznych za bardzo. W sensie, co tam jest innego? Wyższy poziom czy coś takiego? Czy też masz czasem koszmary w nocy, bo znany streamer obraził ci matkę w przeszłości? Co? Miłosz, random Bruce cię zaatakował na ulicy? Zgłoście sprawę na pały. Albo najlepiej weź pałkę i mu przetrąć rzepkę w kole. Co ja mówię? Żartuję, nie namawiam do nienawiści. To już żart jak coś, o. Jeśli rząd mówi, że nam coś daje, za nic sobie prawda, to żeby coś miał, najpierw musi zabrać? No ta, no to wiadomo. Tylko, że wiesz, już nie zmienią tego. Wiesz, teraz jakby jakiś rząd był, co powiedziałby, że zabierze 500+, to wiadomo, że nie wygra. Albo, że zabierze tam 14, 15, 16 emerytury. Chłopie! To jest nierealne. Więc, żeby nagle te publiczne szkoły za pieniądze były, to jest bez sensu. Przecież oni teraz takie głupoty tam wmawiają w tych szkołach. To jest, żeby za to płacić, to był nawet plus, jakby nie trzeba było tam chodzić. W prywatnych szkołach oceny są z góry i płaci się za to, żeby je mieć na S? Czy jak? Co ty gadasz? Co? W sensie jak to działa, jol? Który level? 1066, tu masz. A level już bije max, tam jest chyba 400 coś leveli. Ale to się szybko wbija. Bardzo. Ja myślałem, że długo będzie leciało, a nie wiem, 4 dni nie było tej gry na streamie i wbiłem level max na easy. Prywatna szkoła kosztuje 8000 zł za rok, to mają wywalone w to, czy będziesz coś umiał, czy nie, i tak zdasz. No tak, ale maturę potem piszesz tą, co każdy. Jeżeli ci zależy na maturze, to co, ty nie bardzo do prywatnych szkół chodzisz? Chyba, że tam jest w prywatnej szkole tak, że z góry masz, że zdasz i na przykład ktoś po prostu chce zaliczyć szkołę, ale wie, że nie będzie chciał nic z tym dalej robić, to jakby odhacza to prawo i luj, a ktoś, kto chce, to na przykład wyższy poziom może być w prywatnej szkole i ktoś, co bardziej chce z tym wiązać przyszłość, no to też może bardziej skrzydła rozwinąć. Nie wiem. Miałoby sens takie coś, jak powiedziałem, ale czy jak to jest, to nie wiem, bo ja nie chodziłem do prywatnej szkoły i nie znam żadnej. I nie znam też nikogo, kto do prywatnej szkoły chodził. Co ty mówisz? Dobrze, że zamiast się zająć normalnymi sprawami, minister wprowadza nowy kierunek biblistykę? Co ty gadasz, to jest prawdziwe, co ty mówisz? Patrz, 1076 wave, lecimy, S. Matura przyda się tylko na studia, a jeśli ktoś nie chce skończyć naukę na średniej, to matura na 30 wywalona. No ale i tak masz wtedy maturę. W sumie jak masz pierwszą na średnią szkołę, to... W sensie na maturę, to po co ci w ogóle ona? Można podejść tak, o, no i luj. Jak mówisz, to 30% w sumie to nie jest wyczyn zdać. Wystarczy podejść do tego. Cejrowski git plan na szkołę mówił. Jest x szkół i każda ma swój program. Rodzic dostaje bilet i wybiera szkołę, która jest dobra.
zgodna z twoimi przekonaniami. Wtedy im więcej biletów, czyli uczniów, ma szkoła, tym więcej kasy i git. Bo tle w szkoły, co uczą prawa tego rasa, by upadły. Ty napisałeś o prawie Pitagorasa, jakby to była niesamowicie ciężka rzecz. Prędzej, chłopie. Jest dużo, dużo głupszych rzeczy w szkołach niż prawo Pitagorasa, które jest jedną lekcję, się tego uczysz i pamiętasz na całe życie. W sumie to nie jest złe nauka prawa Pitagorasa, to jest bardzo łatwa rzecz. Nie no, ogólnie matematyka na podstawowym poziomie, a do tego się zalicza prawo Pitagorasa, według mnie jest useful akurat. Mniej useful są dla mnie rzeczy. Już nawet nie pamiętam, co w szkołach było takiego, bo wyparłem te rzeczy useless z pamięci. Ale pamiętam, jak byłem na studiach, to było tam, było tak dużo useless zajęć dupy, że ja pierdzielę. Mi ludzie mówiący, że matematyka jest niepotrzebna. Nie no, jest potrzebna. Powiem ci tak. Ta podstawowa matematyka, to każdy powinien raczej to mieć. No to jest tak jak podstawowe polski i te inne przedmioty. No to podstawy nie są ciężkie do nauczenia. Może po prostu szybciej powinny być takie rozszerzenia, żeby cię bardziej kierunkować na to, co chcesz robić. I to by może miało sens, żebyś szybciej wybierał to, co chcesz bardziej rozszerzać. Szczególnie useful jest pamiętanie, jakie mydło rozpuszcza się, w jakim płynie i temperaturze niezbędne do życia. Nic nie jest potrzebne ze szkoły, że niezbędne do życia było. To też taki skrajny trochę tekst. W sumie szkoła w ogóle nie jest potrzebna do życia przecież. Ale jakaś tam wiedza podstawowa, wydaje mi się, że no warto przez to przebrnąć. Chociażby po to, że to jednak no, rozwija cię w jakimś stopniu. Jak masz te, nie wiem, 12 lat, jak zaczynasz te rzeczy. Ogólnie to rozwija. Po prostu im więcej tego się uczysz, im dalej, im to się bardziej rozszerza, tym bardziej do ciebie dochodzi, że tego byś się jednak nie chciał uczyć i może dlatego wcześniej powinno być rozszerzanie przedmiotów, żebyś, wiesz, uznał, że cię to bardziej interesuje i byś to wybrał. Na przykład mnie zawsze historia interesowała, ale wiesz, ale ciągle była o tym samym na lekcjach. Ciągle mitologia grecka, powstanie warszawskie i znowu mitologia i znowu to samo i w sumie, wiesz, w szkole to za bardzo tej historii nie ma. Mi proponują, żebym został tatuażystą w UK, bo umiem malować i rysować, więc... A to wysłałeś dla Black Blue, czy to twój obraz był? Black Blue wysłał ci ją? Każdy ma inne zainteresowanie, powinien w nie iść, a nie wszystkie po trochu, bo wtedy umiesz trochę wszystkiego. Szkoła, no ale to jest szkoła średnia właśnie, chyba na tym polega i założenie. Że cię uczy na średnim poziomie wszystkiego. 1100 WS. Powiem ci tak, podstawówka i gimnazjum dla mnie useful. Teraz jest chyba sama podstawówka. Ale w liceum, no to powinieneś szybko wybierać, co cię interesuje i to iść, i luj. W razie czego da się to zmienić, dużo nie będziesz w plecy, jak tam rok będziesz chodził na inny profil. Czy tam jeden semestr, bo to po semestrze się chyba nawet da zmienić. Nie pamiętam teraz. I może szybciej, szybsze takie wybranie rozszerzeń miałoby większy sens. No właśnie, tak, ale nie, no teraz to działa w podobnym sensie. W sensie, no polskie tam na 30% to nie jest jakieś trudne rzecz. A co jeśli nic, co jest w szkole, nie jest interesujące, ale te przedmioty typu historia, przyroda, matematyka, polski, one zajmują w sobie tak dużo rzeczy, bo są tak ogólne, że na pewno jakiś podtemat z tych tematów cię interesuje. Wiesz, o co chodzi? Na przykład możesz w tym polskim, na języku polskim może cię interesować konkretne rzeczy.
Na przykład jakaś literatura z, nie wiem, międzywojnia, albo literatura nowoczesna, albo coś takiego, wiesz o co mi chodzi? Albo jakaś poezja. I to już jest coś, to już jest jakiś podtemat, który jest, wiesz, skupia w sobie więcej rzeczy. 1-1-1-1. Lecimy dzisiaj po 2-2-2-2. Jak mam stream w wyskakującym oknie odpalony, to nabiję Watchtel. Nie wiem co to znaczy. Znaczy niech ci jakiś mod odpowie, bo ja jestem zarem z takich rzeczy, ale nie wiem co napisałeś. Ogólnie na uczelni useful, bo wystarczy spojrzeć. No, może, może. Jolk, nie, 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 na razie nie. To najwyżej jutro obejrzę. Interesuje mnie, jak pisarz z 1420 roku napisali coś po pijaku i nauczyli. I nauczyciele każą to interpretować. No ciebie nie musi to interesować, dlatego mówię, lepiej by było szybciej rozszerzenie rzeczy, które cię interesują. Wiesz o co chodzi mi? Jak mam stream w wyskakującym oknie odpalony, to nabiję Watchtime? Weź Black lub połóż dla Verox albo inny mod, albo Amy, bo ja nie wiem o co chodzi w tym. Co znaczy, że stream w wyskakującym oknie? Co znaczy? Podstawa programowania jest useless, każda szkoła powinna uczyć nie tego co chce państwo, tylko... Ale co znaczy? Ja nie pamiętam, żebym miał taki przedmiot w liceum. Podstawa programowania, co to jest? W sensie, miałem informatyka pierwszej liceum i może tam było C++ jedne zajęcia, ale to nic poza tym chyba. Ty jeszcze tej gry nie skończyłeś? Dawidek! Gdzie ty masz suba, Dawidek? No, ta informatyka w tym liceum to niezłe gówno. No właśnie nie ma Black Blue, właśnie o to chodzi. Gdzie on jest? Podstawa programowania, czyli założenie czego nauczyciel ma nauczyć uczniów. A podstawa programowa chodzi ci... A o to ci chodziło. Ja myślałem, że o przedmiot, źle przeczytałem. A żeby państwo nie narzucało szkołom tego minimum. Kurde, chłopie, to są już takie tematy, że... Nie wiem, można by spojrzeć na jakieś lepsze kraje i pomyśleć, czy czegoś nie ukraść. W sensie skopiować jakichś schematów. Bo ukraść to wiadomo, że można. Różne rzeczy. Ale no nie wiem. Są kraje, które mają lepszą edukację, dużą i chyba ogólnie jesteśmy nisko. Więc no można by coś tam porozwijać w tym temacie, ale to są takie rzeczy, że ja tego aż tak nie ogarniam, żeby ci się wypowiedzieć jakoś mądrze bardzo. Coś tam popieprzyłem jak dziadek typowy, ale więcej to ja ci nie powiem. Jakbyś był prezydentem, to wbiłbyś do Sejmu i odpalił live'a. No normalnie IRL z tego. Zlepy każdemu politykowi za to, że nie spełnia obietnic. Albo spełnia gówniane. I go wybrali. Nie, nie mogę tak. Bo to każdy wybiera kogo chce. Nie, za to lepiej by nie było, że spełnia gówniane obietnice. Bo widać, ludzie to chcą, więc no co ja zrobię. To wtedy atomówka na ludzi. Tych, którzy go wybrali. O, lepsze. Tak, Andrzej, no. Przeczytaj mojej klasy ksiądz. Ksiądz od chemii? Co ty mówisz? Ma czarny humor. Jaki ksiądz od chemii? Jest gdzieś, powiedział, że gapimy się na zadanie. Co ty napisałeś? I czemu ksiądz prowadzi chemię jednocześnie w dupę robi mszę? O co chodzi? O co chodzi? Co to za szkoła? Ty jesteś w jakimś ośrodku? Nie no, to był żart, więc na pewno się trzyma.
Ksiądz od Heavy to normalne? No nie wiem, ja nie... Ja miałem zawsze z księdzem tylko religię albo katechetką. Siema KC Sparta, siemano Mati, siemano. Pozdrawiam dla widza. Wypada mi coraz więcej włosów i pojawia się gniazdo, jakieś rady. Stajesz się mężczyzną, to jest bardzo dobre i zdrowe. Będzie git, nie przejmuj się tym. Powiem ci tak. Pieprz to. Siema, siema, kaca Sparta, siema. Z księdzem religię tylko miałeś? Nie było innych relacji? Ja pierdzie. Patrz to, 1150 wave. Ty, dobrze, podcast i gierka w tle. Właśnie na tym polega to. Ta gra jest idealna do podcastu, widzowie. Właśnie to jest idealna gra na noc. Pieprzenie na różne tematy z widzami, a ta gierka se leci i git. Tak, kryki, no. Masz rację. Muszę ten z Feliksem, bo Felix ogarnął to na Discordzie, tylko trzeba to włączyć. Widzowie tam będą pisać tematy do podcastów i robimy podcasty i luj. Podkaściki widzowie prawdziwe. Feliks to ogarnął 2 miesiące temu, ale luj. Widać, że jestem na bieżąco. W kościele normalnie ludzie podczas kazania idą na zaplecze i kloca. Co? Kiedyś mi ksiądz powiedział, że to, że wypisałem się z religii, to pochowają mnie pod płotem. Co? Nie da się tak, prawa takiego niestety nie mam. Będą na tobie wymuszać nagrobek i miejsce za pieniądze. Nawet po śmierci łapa sięgnie do twojego portfela, nawet po śmierci. Nie no, Jolk, ja ci ufam, że tak jest, tylko po prostu mnie to zdziwiło. Ja nie byłem ministrantem, ty, ale ja się cieszę w sumie, że nie byłem. Bo pamiętam, że oni tak ostro zachęcali do bycia ministrantami. Ja się cieszę, że jednak tego nie zrobiłem. I teraz nie muszę mówić, że byłem kiedyś ministrantem, jak wiele ludzi. Ja jestem, wiesz... Nie muszę tak mówić i tyle. Ale grałem kiedyś z księdzem w piłkę. On na bossa w ogóle grał, nie wiem o co chodzi. Czy podszedł kiedyś do mnie widz? No oczywiście, że tak, to nie raz. Z widzami zawsze miło się spotkać. No, opowiadałem przecież nieraz historię o widzach. Zrób tak podcast z losowym widzem, jakim z księdzem, są jacyś youtuberzy, streamerzy XD, Noxym i jakim z zadymiarzem ala mamo. No spoko było z innymi ludźmi, masz rację, tylko wiesz, ja nie mam kontaktów z ludźmi z internetu, którzy też coś robią poza Noxym i tam paroma osobami. Moja koleżanka ma księdza na parafii, co ma trójkę dzieci. I co mówią do niego, ojcze czy wujku? Stary suchar! Ja nie znam genu z tych ludzi. Ja byłem raz ministrantem, bo mi się godziny pomyliły i mi kazał być. Miałem wtedy 12 lat, od tamtej pory nie chodzę do kościoła. Co się musiało wtedy wydarzyć? Chłopie. A ja kiedyś byłem u Jehowych kiedyś byłem na spotkaniu. I oni chcieli mnie przekupić, żebym został Jehowym. I mi typ, ten Jehowy, Lion, nie, KitKata mi wcisnął. KitKata mi dał i mówił tak. No to co, przyjdziesz jeszcze? Masz tu KitKata. I dał mi KitKata normalnie, już się przyszedłem, ale go zjadłem. Łapuwa wzięta, niewykonane zadanie, iluj. A max diamentów, masz rację, dzięki widzu. Ulepszę sobie teraz.
pieprzę chyba w prąd. Ten prąd też miałem na wysokim levelu, ale... No i za oba to. Tak o 1000 level prądu. Co? Tu! Co się stało? Wziąłem go? Ja znam księdza, co ma trójkę dzieci, co w tym dziwnego? Oprócz tego, że dwoma... Nie wiem. Ty, a jak ksiądz będzie miał dzieci, zanim został księdzem, to jest w ogóle legalne? W sensie możliwe? A, spoko, kusiku, spoko. Nie ogarnę tego. Nie widziałem, kusiku, jeszcze czegoś takiego, ale pewnie dlatego, że ja prawie wave'ów nie klikałem na off-streamie. Klikałem tylko ten rerun. Wyznę grzechy, no ale nie był wtedy księdzem, o to mi chodzi. Ksiądz może normalnie mieć rodzinę? Rodzinę może mieć, a pytam dzieci. Nie mówię, czy ma ojca, matkę i tak dalej. Ja pytam, czy dzieci może mieć, zanim został księdzem. Boże, bo ksiądz u mnie ma wnuki już. Ciekawy ksiądz. Nie możesz zostać księdzem w wieku 30 lat. Wcześniej musisz do seminarium. Czaj, to do 30 tylko można zostać księdzem? No jak? Co ty gadasz? Nie wiedziałem. Ciekawe. Czyli do 30 możesz być księdzem, a po 30 możesz już być tylko politykiem. Kurde, ciężki wybór. Co wybrać? Nie wiem, Naruciak. Nie ogarniam, jak to wygląda, ale spoko. Ale nie, chodzi mi o to, czy żeby być księdzem, to trzeba przed 30 w tym seminarium być całym, czyli na studiach, co ci jako księdza robią. Proszę, no potem zobaczę, nie chcę tego oglądać teraz. Obejrzymy jutro na początku, myślisz. Ulepszył szyków do 500? Ty, w ogóle jeszcze dzisiaj nic nie ulepszałem, poza tym na diamenty. I chłopie, mi bez problemu już mamy 1200 wave'a. Ja pierdzielę. Piękne. Co ty gadasz? Już jest po północy. Ja pierdzielę, dobra, widzowie. Zara walę lotę. Ty! Jesteśmy 900 tysięcy na świecie. Co ty piszesz, Baruch? Nie można tak pisać. 10 minut musisz odpocząć, chłopie. Nie pisz... Że można jakieś dzieci, coś tam. Chłopie, nie wolno. Nie wolno tak pisać. No nie pisz tak, Taos. Ja pierdzielę, nie pisz się tego. Ja nie wiem, czy można pisać takie rzeczy. Na trybie hell byłem w jedynka miejscu. Ja pierdzielę, kusiku, to ty chory jesteś. Zobaczam. Jutro zombie catcher. Nie no, jutro do 22 pogramy Minecraft, Better Minecraft, a potem może nową gierkę na godzinkę i potem na trochę. Kurde, ale to się live przedłużyć. Ale miałem być po 10 hp, to będzie dobrze. Chyba tak, senpai. Chyba to normalne. Dużo widzów może tak być. Płacę na małpki po paru miesiącach i dwa nowe paragony. No ogólnie czcionkę w małpkach zmienili, nie wiem czy zauważyłeś. Ogólnie taką stylistykę i dodali język polski. Ale nie dam rady na tym grać. Nie mogę mówić na Gluganera pistoleciarz klej. Klejarz z pistoletem. Dupę, co?
Tamron w płacie jak ją mój wykorzystywał ITP, a OF działa i aktualnie stawia filmy. Coś tu się nie zgadza. Jak Black w jakiejś komisji śledczej o baseniarach jest. On wszystko o nich wie i reportuje prawidłowo prawie. Tylko chłopie, pieprzyć te baseniary, nie śledź ich. Ale ogólnie, ja też o tym pomyślałem, co ty napisałeś. I ja pomyślałem, tylko nie wiem, czy to ma sens. Takie coś, słuchaj. Że ona chciała. To czy nie, dobra. To w ogóle potwierdzone jest z tym typem od Amurant? Z tym mężem potwierdzone to jest? No jak fake. I nie i tak. Black Blue potwierdzone? Nagrania z rozmów i screeny są? No ale co to za problem, wiesz? Czy jest znana tożsamość tego męża? O, że tak powiem. Bo jeżeli jest znana i każdy wie, jak on wygląda. Ja? Ty, bo jak to nie jest znane, no to... To ciężko to... Nie wiem. Porypana sprawa z tym jest. Kumery się czepiają, że ma kasę i ma oddać, skoro ma męża XD. To tam podobnie było z tą streamerką od gier, tą, jak ona się nazywa? To wyszło, że chłopaka ma. I też była drama, pamiętam. Jak ona się nazywa, ta największa streamerka? Czy kiedyś to chyba była, nie wiem jak teraz jest. Noli? Nie. Co ty gadasz, Blackbook? Porywamy. Siema, Dudu. Dzięki. Pokimane, no mi chodzi, no. Tak. Że też była drama, że wyszło, że ma chłopaka. I się ludzie pultać zaczęli. Ale to jest porypane, że te streamerki często tak robią, żeby dojść sianko. I się zachowują. Bo wiesz, jakby one się nie mówiły, że kogoś mają, to okej, ale one się tak specjalnie nie mówią i się zachowują, jakby były same specjalnie. To jest biznes, to jest biznes. Z tym koniem to przejęzyczenie było, tak naprawdę chciał powiedzieć, że... Nie no, niech zwierzątka zostawi, masz rację. 1200 łajd. Całe czytaj, ale zobacz jutro Crazy Dino Park. No zobaczyłem to. Babcia moja gra w to dużo, ale ma już full, czeka na aktualizację. Ej, serio twoja babcia gra w Crazy Dino Park? A weź jak ja to odpalę na streamie, powiedz, żeby streama oglądała i pisała na czacie. Tylko, że podaj mi jej nick wcześniej. I ciekawe, czy babcia by się na tym streamie. Ty, a babcia by się tak wkręciła, żeby część emerytury im przelegała. Czekaj, marzenia. Poniosłem. Ja pierdzielę, co ja pieprzę o tej godzinie, jak ja spać muszę iść. Nie, ja do spania widzę. Ile mam lat? O chłopie. Wielka niewiadoma. Tysiąc dwieście wave. Prawdziwy język polski w małpkach. Strzelec klejowy, działo gwoździowe, obyn, zielonostopy, strzelec rzutkowy. Różne to jest. Dart małpka się nazywa strzelec rzutkowy. Znaczy rzutkowy, ja pierdzielę. Widzowie zaczęli jej spadać, więc trzeba było podbić oglądalność. No właśnie, Black Blue, ale nie chcę tego poruszać. Może poczekajmy jeszcze, niech się to rozstrzygnie wszystko. Bo właśnie mi to też tak wygląda, ale dużo widziałem ludzi ją broni. W sensie, nie dowiadywałem się o dramie, ale obejrzałem coś na ety, jakiś krótki filmik. I dużo podobnych potem mi się wyświetlało. I ludzie ją jakoś bronią.
Więc no może i uwierzyli, może, a może to jest prawda, nie wiem. Ostatnio 22, koniec streama, teraz po 20. Nie, ostatnio 23 był koniec. 30. Nie, kuszyku, ale nadal od 16. Po, dziś, po 11 streamie po prostu będą, dobra? No nie wiem, Andrzej. Bronią mnie te debile, które za pas. Nie no, Blackblue, oglądałem normalnych tych. Nie jakichś widzów S-wordów. Nie, nie, nie. Ale nie wiem, tak szczerze, też za mało o tym oglądałem, no. Nie wiem, czy to fake, czy nie. Z zewnątrz to wygląda jak fake, ale musiałbym więcej pooglądać o tym i się dowiedzieć, a mi się nie chce. To jest problem. Dzisiaj Crysis był, Crysis, komuniści i teraz ta gra. Darting Gunner to strzelec rzutkowy, a dart małpka to małpka z rzutkami. Aha. Ale pieprzyć te polskie nazwy. Daj robaka przed lustrem i ulepsz go trochę, to będziesz miał manę ciągle. Nie, to na auto wave'ak muszę wywalić tego healera. Bo ten healer spamuje, jak nie, a nie, nie healer. Kto tak spamuje gówniano? Skilla. Bo jak ja gram automat samemu, to mi many nie brakuje w ogóle. Jak gram automatem, to mi ciągle many brakuje, nie wiem czemu. Jasne, kuszyku, jasne, że tak, prawidłowo. Google tłumacz dali małpki do tłumaczenia, możliwe, tak jak w Sword and Sandals było. Że było cofnij, przetłumaczyli back jako plecy w dupę. No piękne to było. Plecy, iluj. Piękny polski język w Sword and Sandals. A rozumiem, kuszyku. Okej, ciekawe. No ale jak gram samemu, to nie tracę aż tyle many jak tutaj. Nie, to jakiś bugel. Ja to chyba po tym ulepszy niewolników na fulla i zostawię na noc Grailu. Bo jutro sobie też coś poogarniamy po Minecrafcie w nocy. Nagrywki z Orange Sandals, o chłopie. Lekki poślizg z tym. Czemu mam 79 diamentów max, skoro mam tego Herosa ulepszonego i Crystal Boundle na plus 1? Powinienem mieć 81. Musisz zdjąć ten worek i założyć go jeszcze raz. Bo to się buguje. Fajne golda masz kup coś dla widzów, żeby coś się działo. Cały czas napieprza ten ekran jak nienormalny. Ty chłopie! Nie, nie wyrobię. Zmarnowałem 10 milionów na ulepszenie tego gówna. No nie, dziki mi raz. Zdej mi to i załóż jeszcze raz i powinno działać. Szoty? Zaraz zerknę. Zaraz zerknę. Zaraz kończymy. Ja pierdzielę, pół do pierwszych. Lekko się stream przedłużył. Dobra, do 1200... Do 1300 fali i szoty. Tyle o tych baseniarach gadasz, że mi się widzowie z Party Tixa oglądają też. Wyświetla jakaś baseniara. No widzowie poszli sprawdzić, czy content jest warty uwagi, czy nie. Po prostu. Ale na pewno uznają, że nie jest. Na pewno tak będzie. Co, bo jak oni schodzą? Ty!
My wbiliśmy, czekaj, od 900 fali do 1300 zara i to jest nadal giga S. Jaki progres w dupę przez te parę dni. O chłopie. 60 tysięcy punktów masz u Amurant na kanale? Jol, ale... Chłopie. Nie wchodź tam już. Sperma points. To się tak nazywa u niej? To miałoby to sens. Simpson? Ja pierdziele, nie mogę. Simpson. Zobacz, jakie oro jest robione w tej cudownej grze. Spermolud. Ustaw coś ciekawego za punkty, bo nie mogę nic z nimi zrobić i nie wyrobię zaraz tym. Powiem ci tak, niestety nie ustawię nic ciekawego, ale nieciekawego. Mogę cię zapewnić, że też nic nie ustawię i ogólnie nic nie dam za te punkty. Może być? Ale kto wie, może za jakiś czas. Mam dodać specjalny guzik mutę dla fizowatego za 100 tysięcy? Tak drogo w dupę. No dobra. To dodaję to za 10 punktów. Za 100 tysięcy to i tak byłoby mało, no. Jakby widzowie, jakby był tylko mutę dla jednej osoby do kupienia, to by każdy to kupował. Chłopie, jakby masowo ludzie to kupili, to by mógł równie dobrze perma dać. Co mówi brama do bramy? Kurde, nie pamiętam tego suchara konkretnego. Co mówi, widzą? Nieco ten kraj zbiłem do Kubona, bo w TFT grał, a tam na czacie sami nasi widzowie. Podczas Crysisa? No to co, zaraz leci atomowa. Widownia Baseniar. Zapłacił dolary, żeby tak było. To byłem ja na tym screenie. No to prawda, niestety. Dzisiaj widziałem dzieciaka na rowerze, co jechał. Wyglądał podobnie do mojego. Do czego podobno? Do czego podobny? Co ty piszesz, dziki wiraz? Co ty w dupę piszesz? Co było przykute łańcuchem? Nie, miraz. Rower? A, rower, dobra, rower był na łańcuchu, okej. Szafa. Jan i pan. Nie mogę w dupę. Czemu jest taka karta w tej grze? Jan i pan. Ja pierdzielę. To jest popieprzone.
doktor Brownie Louis. Dobra, widzowie. Ostatnie. Kolejny. Nie, dobra, pierwszy. A wiadomo, ile oni płacili za to? Wyciekło to? 20 PSC, a dobra, dobra. Ciekawa stawka. Klasyczna. Dobra, widzowie. Patrz to. Gram teraz ręcznie. Zobaczmy, ile many będzie z... O, pa. No zobacz, że many praktycznie teraz nie tracę, widzisz? O co chodzi? Ten autoplay to tyle many, że rozdoluj. Dobra, widzowie, ten wave kolejny, znaczy 5 w sumie wave'ów i walimy lotem. Dobra, na ile jak szybko bossy zejdą? Żadnego oporu, żadnego oporu. Shoty, no shoty jeszcze. Jeszcze szyciki. Dobra, wyślijmy tych. Na dwa nawet nie dajesz skip? Co ty gadasz? To aż tak ciężko już jest tam? Musisz więcej klikać może tego. Podejście do mapki i diamenty farmić i poulepszać te towery. To tak, to jest porypane. Pierwszym 50 to. A tysięczny level Tureta. Masz dwa tower na 6 levelu? A, to inna sprawa. Dobra. To. I teraz pytanie, a nie, nie pytanie, a nie, tak, musimy to. Tutaj jest pytanie. Czy lecieć to, Flying Monster, ja bym leciał tak, widzowie. Albo tutaj, nie, tutaj, patrz, to. I masz dwa nowe, te, błyskawice. To jest kozackie. Znaczy to też jest fajne, że więcej obrażeń każdym tym, błyskawicą. Szczerze, no obydwa tu są OP. Ale ja chyba górę pójdę najpierw. Też fajne. 1500 wave teraz. Zobacz. No widzę, widzę, ale nie musiałeś tylko udowadniać Jolku. Dobra, zakończmy na dzisiaj na 1300 wave. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę